Idziemy właśnie gdzie? Do garażu. A co w garażu się znajduje? Klasa. Zapraszam. Chodź. Przystosowałyśmy nasz garaż jako klasę, gdzie udzielam kursu szycia i innych różnych ręcznych robótek. Po pierwsze jestem siostra Ula, misjonarka służebnica Ducha Świętego. Pracuję w Zambii od 4 lat. W tym roku rozpoczęłam program taki wspomagający kobiety, które nigdy nie skończyły szkoły, nigdzie nie pracują, taki ochronny przed ulicą. Zapraszam, w każdym razie złożyłam tylko 3 maszyny, które otrzymałam od rycerzy Kolumba, za co, prawdę mówiąc, jestem ogromnie wdzięczna. Mamy 16 maszyn, 8 dziewczyn, każda z nich może ćwiczyć sama. 6 maszyn trzymam dla najlepszych studentek, tak że będą mogły w przyszłości zacząć swój mały biznes. A, czyli jak skończą tutaj kurs, będą mogły zrobić to na własną rękę. Tak. Super. Także widzę już potencjał u niektórych, także ogromnie się cieszę. Poza tym będziemy jeszcze szyć szaty liturgiczne, cokolwiek się da, torebki, dziewczyny, uwaga, torebki, portmonetki, jakieś proste tam... z Afryki, tak? Można zamawiać, zamówienia na adres Asbiro. Ja jestem ogromnie wdzięczna rycerzom Kolumba za to, że zorganizowali taką zbiórkę, za to, że te maszyny były przygotowane, wyczyszczone, naoliwione, sprawdzone, one wszystkie funkcjonują fantastycznie. I oczywiście nie przyznaję się, że mam słabość do łucznika. Nie jest to reklama, ale w każdym razie cieszę się. Jest to bardzo prosta maszyna w obsłudze dla dziewczyn tutaj zambijskich i są wytrzymałe, także mamy dużo radości. W tej chwili jeszcze szyjemy ręcznie, ale już 2 dziewczyny rozpoczęły pracę na maszynie, na naszych łucznikach. Także taka jest moja kondycja w tej chwili. 8 dziewczyn, 2 postulantki, 1 dziewczyna z sierocińca też przychodzi, dziewczynka, dlatego że ma problem z nauką, a jest bardzo zdolna manualnie, także ufam, że to będzie też jakaś pomoc dla niej w przyszłości, żeby założyć rodzinę i zadbać o siebie. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Radość jest przeogromna, dziewczyny piszczały tutaj, jeszcze jak się dowiedziałam, że to jest organizacja chłopców, mężczyzn, o, to był pisk. Było coś wspomniane na temat adresów, bad. Oczywiście to żartujemy. Co jeszcze? No, zapraszam do Livingstone, także ktokolwiek będzie tutaj przyjazdem, przelotem, proszę odwiedzić, proszę zajrzeć, zapraszam. Także jeszcze raz z góry bardzo dziękuję wszystkim ludziom dobrego serca i tym wszystkim szaleńcom Bożym, którzy zorganizowali tą wielką akcję. Dziękuję. Super. Także podziękowania i dla rycerzy Kolumba, i dla Asbiro też. O, proszę. Bo tak się czuję tutaj niedowartościowana. Proszę, proszę. O, wszystkim, wszystkim. Nawet tym, którzy przynosili po prostu. To był ogromny dar serca. Super. A jeszcze takich praktycznych rzeczy. Lekcje odbywają się tutaj, tak? Tak. 3 razy w tygodniu dla kobiet. Mhm. Po południu od 14 do 17.30. W czwartki mam z postulantkami. Także dziewczyny były zaradnymi siostrami misjonarkami, a z Mono, z tą dziewczynką z Lubasi Home, prowadzę lekcje indywidualne. Ona potrzebuje więcej cierpliwości, więcej czasu, także mam też jeden dzień dla niej zarezerwowany. No a oprócz tego jeszcze będę uczyła w jednej tutaj szkole też kursu szycia, także podejrzewam, że dziewczyny też tu będą przychodzić. Na praktyki. Na praktyki. Jeszcze kilka słów o planach na przyszłość. O, plany na przyszłość są wielkie. Planujemy w tym miejscu wybudować 2 klasy do nauki, do przygotowania dziewczyn do życia po prostu, czyli szycie, gotowanie, pieczenie, prace manualne. I też planujemy tak otworzyć 4 pokoiki dla tych, którzy by chcieli odwiedzić Livingstone, nas, czy zobaczyć piękne wodospady, tak na przyszłość. Kiedy? Myślę, że za jakieś 3 lata dostaniemy pozwolenie i ruszymy z budową. Zobaczymy. W każdym razie zapraszam. No a jeszcze w lipiec, sierpień chyba, tu będzie taki what? Day Tourist, mają być takie spotkanie na szczeblu międzynarodowym dotyczące właśnie turyzmu. Turystyki. Turystyki, ja. Ma być tutaj i w Zimbabwe po sąsiedzku, nie? Też spodziewamy się nalotu ludzi. O. Ja, także Livingstone się trochę przygotowuje do tego wydarzenia. Z marnym skutkiem, ale przynajmniej widzę jakieś takie... Oznaki przygotowań. Asfaltu, czy kosze na śmieci są w Livingstone, to już jest sukces po prostu. Także też spodziewam się nalotu. Dla mnie to takie będzie, żeby dziewczynami pożyć trochę torb na sprzedaż. Nie? O właśnie, i coś zarobić jeszcze, nie? Jak będzie tyle turystów. No. Dziewczyny są zaradne, więc ja myślę, że to pójdzie wszystko, że one posprzedają.
Jedno takim pozytywnym akcentem jest to, że one przychodzą godzinę wcześniej, co dla Zambijczyka jest, dla mnie to jest po prostu cud. Wow. Powinny przyjść godzinę później, no. Później powiedzieć sorry, nie? Przychodzą godzinę wcześniej i nie chcą iść do domu. Ale też widzę, że... Chwyciły baksyla, nie? Zabrali, wiesz, i widzę, że relacje fajne się wiążą, nie? One rozmawiają z sobą, dzielą się problemami z domu, nie? A fajna atmosferka jest, to mi się podoba, nie? Są odważne, naprawdę. Szczególnie zwłaszcza, tu jest tylko jedna mężatka. Reszta to jest wdowa i samotne matki, nie? I to dziewczyny po przejściach, jedna jest dziewczyną, którą mąż rzucił, stała z piątką dzieci, nie? Także, że to dziewczyny po przejściach, nie? Ale jedna miała taką też trochę pokrzywioną, nie? Kupę facetów w życiu, ale żadna na poważnie. Ale co tu się dzieje, to po prostu jest niesamowite, nie? I to, wiesz, życie to jest tylko pretekst, nie? Dokładnie. Także byłabym szczęśliwa, gdyby na przykład taka relacja się zawiązała, żeby utworzyły swój własny biznes. Jako klub koleżanek. To byłoby cudowne, nie? No zobaczymy jak to zaowocuje. Na razie się cieszę z tych postępów, jakie są, nie? Widzę, jak się łamie na przykład strach, obawa, jak się cieszą z małych rzeczy, nie? Z prostego haftu krzyżykowego, z którym wzór swoje imię wyhaftowały. Tu jest pisk, nie? To jest fajne, takie, no niesamowicie cieszy, nie? I też otwarcie mówią o swoich problemach i to jest też fajne, nie? Ja nie mówię, że ja się tu bawię jakiś counseling, nie? Ale to jest cudowne, nie? No i to też, że mają na tyle odwagi, co ja podziwiam Zambijczyków, pod koniec dnia modlimy się razem, nie? To nie wychodzi ode mnie, od siostry, nie? Bo tak trzeba. Nie, to wychodzi od nich, nie? Często nawet nie włączają w tą modlitwę, nie? Także za tych, którzy ofiarowali, to się modlą dziewczyny. Także mogą być spokojni. Niechaj więc służą maszyny. Łuczniki dla Afryki. Amen. Jesteśmy właśnie u siostry Marii, u sióstr Holy Family, tak, rodziny świętej. Łuczniki dla Afryki są tutaj właśnie i dziewczyny na nich szyją. Ile tutaj siostra Mario trafiło tych maszyn? Około 100. Około 100. I jak widać, wykorzystywane są już w pełni. A łuczniki jak się spisują? A łuczniki bardzo dobre. Bardzo są zadowolone, że im cicho szyją. Bardzo szybko. Szybko są zadowolone, że im szybko szyją. Wszystkie dostosowane do używania nożnego. Czyli nawet jak nie ma prądu, tak jak dzisiaj, bo dzisiaj nie ma prądu, to dziewczyny mogą sobie spokojnie szyć. A tutaj są powieszone prace dyplomowe dziewcząt, tak? Tak, tak. W soboty mają zakończenie roku szkolnego. I ile dziewcząt teraz uczy się szycia? Teraz 44 odchodzi, a ponad 60 jest w szkole. Jest ponad 100 wszystkich. Yeah. Hello girls. How do you enjoy new machine? Yes, we are enjoying one. This is nice for us. Thank you very much for giving us these machines. Enjoy this dress you are wearing, it's yes. Made on this machine? Yes. Can we see this machine? Yeah, made from this one. Oh. I'm looking very nice. Yes, you are. Oh, and it's another one. A ona nie skończyła nawet 4 szkoły, 6 klasy. Ale fach w ręku już posiada. Mówi, że otworzy sobie sklep. Oh, so you plan to open the shop with clothes? Yes, very good. Your performance, eh? What Elizabeth? Your dress is beautiful. Yes. All of African. Really African. Really African. Yeah. Each one has different. Czy dziewczęta najpierw projektują swoje stroje, a potem je szyją, czy... Nie, na egzamin każda musi zrobić formę i skroić tutaj. Każda musi być inna, inny fashion, inny wzór. Proszę, ta jest inna, też ma inną. To wszystkie. Super, to może zajrzyjmy jeszcze do drugiej klasy. Żeby zobaczyć maszyny. Piękne. O, Father Jacek is waiting for us.
Idziemy jeszcze do drugiej klasy zobaczyć maszynę. Tutaj jest ten łącznik. Motor i włącza się ten pedał do tego. Tu jest motor. O, ciężkie. Nie widzimy niż ją. No i wszędzie są łuczniki, łuczniki, łuczniki. I z drugiej strony łuczniki, łuczniki, łuczniki. Takie sobie poszyły sukienki, wzięcie jak złoto. I ciasto, również robione na dyplom. Jedno pokazywałam po szóstej klasie. Był problem, czy ją przyjąć, czy nie przyjąć. Mówi, siostro, ja chcę spróbować. No i tak się wciągnęła dziewczyna i tak pięknie szyje. Także owoce widać. Dobra siostra, to cóż, przesyłamy podziękowania gorące dla rycerzy Kolumba. I cóż, jeszcze jakieś ostatnie słowo na koniec. No, dziękujemy bardzo za maszyny i przesyłamy najlepsze pozdrowienia z Zambii, szczególnie z ciołami. I szczęść Boże, może się kiedyś zobaczymy. Na przyszły rok jadę na urlop. Do zobaczenia w Polsce.